Właśnie mistrzyni Polski wchodzi do koła, by po raz ostatni zaprezentować się nam, Państwu i wszystkim kibicom zgromadzonym na stadionie Mosiru w Lublinie. Czy będzie wynik ponad 16-metrowy? No, jeżeli nie było to pchnięcie spalone, to jest duża na to szansa. Maja Ślepowrońska, nieźle nam kończy ten konkurs. Na razie 15,96, taki wynik na jej koncie, a teraz czekamy, jak to będzie przy pomiarze rzutu pchnięcia, w zasadzie numer 6, 16 metrów i 17 centymetrów, a więc jest pchnięcie ponad 16-metrowe. Brawo, Maja Ślepowrońska, pokazała tym pchnięciem, tą ostatnią kolejką, że naprawdę zasłużyła i to zdecydowanie na tytuł mistrzyni Polski w pchnięciu kulą w kategorii młodzieżowców do lat 23. Dwa razy biła rekord życiowy, no i przypieczętowała tym samym krążek koloru złotego. Tak jest, po raz pierwszy w karierze, w oficjalnych rzecz jasna zawodach cisnęła kulą powyżej 16 metra, dokładnie 16-17. Wygrała w Cuglach, drugie miejsce dla Karoliny Urban, trzecia Barbara Flisek. O tym będzie jeszcze okazja powiedzieć.